No, tutaj to powiem ci lepiej jest, bo jest chłodniej trochę. Jeszcze tutaj czeka nas trochę pracy, to muszę to ogarnąć. Baliki już trzeba już do garażu wynosić, siuwaks. Dobra, idziemy tutaj. No, jeszcze coś czerwonego jest, także można działać. Tutaj to szybka akcja. O, coś się dzieje, jakieś liście nie bardzo. Wszystko aut i tyle. O. Nie ma co tu, wiesz, trzymać. Tu jakieś, co tu jest? Grono, nie grono. Aha, tu jest taki coś. Tu jest takie coś. Teraz obetniemy, czekaj, z tej strony. O. Ty, coś obciąłem, a nie wiem co. Hit. Poszedł. Następny. O. Może być, że to jakaś tam zaraza, wiesz. Coś rośnie. No już nic nie rośnie, więc można to chyba obciąć, nie? Czekaj, pomidora tylko wezmę. O. Tego odłożę tutaj, to zaraz wrócę, to go wezmę. Słyszałeś to? Przykład pięknego wilka. Niby się obcina po dwa liście. No, ale można czasem więcej, jak sytuacja tego wymaga. Na dole to chyba nas nic już nie trzyma tutaj, nie? O, po co tu trzymać? Że się kisło. Podobno o, razu widać co, gdzie i jak. No, to się wyzbiera i będzie dobrze. I tutaj to samo niepotrzebne. O. Szoku dostaną te pomidory w końcu. Ja tak przycinam. Widziałeś to? Dobra, trzeba obbadać, co tu się stało. No, pomidor mi zjechał. Patrz, jaki długi. Dobra, muszę na was wyłączyć na chwilę i to jakoś podczepić. No, udało się. Nie mogłem go tędy puścić, to puściłem go po długości tutaj. Może coś jeszcze z tego będzie. O, tu widzę też jakiś listek rośnie. Skądś wyrasta. O, już nie trzeba nam tego listka. To jest tak samo. No i dobra. Tu też można w sumie wilka obciąć. Ten gatunek pomidorów jest taki. Nie będę go miał na drugi rok. Jakiś taki on. Niewydarzony. Tutaj. O, tutaj widzę też już. Patrz, złamany. Wisi sobie. Trzeba go też podpiąć do góry. No to podpinamy.
tutaj podrównać, nie? Złamało się. Dobra, na bok go. Tutaj jest taki zgniluk, bo to już nie ruszam. Zaraz o. To idzie tutaj. Zaraz wysprzątamy. Czekaj, gdzie tu jest jeszcze? O. Mam nadzieję, że się nic nie na łeb nie zsunie. Czekaj, gdzie tu jest jakiś o liść. Hyc, łapiemy go. O, dziękujemy. Następny. Hyc. Za gęsto jest. Gęstwina pomaga. Sprzyja zarazie. O. Za dużo liści też nie ma co podcinać, ale czasem trzeba. Widzisz, o, co się dzieje. O, i teraz widać wilki. Dobra, tutaj co tu? Nic nie ma. Można też obciąć. O. Tniesz sekatorkiem, człowieku. O, to się nazywa fachowa robota. Tu jakiś widzę też zatracony liść. I tak palce ubrudziłem, bo nie miałem tu rękawiczek. Jak wygląda teraz strefa? No, jak ładnie, przejrzyście. Tutaj jest gęsto, ale tym się zajmę następnym razem. No jeszcze tutaj muszę, wiesz, trochę popodcinać. A ile z tego wyszło liści? No, cała kubka, powiem ci, o masz, moja noga. Kubka jest gdzieś dotąd, także jest tego sporo. Może, o, będzie widać stąd. Także spora dosyć. No ale trzeba było to zrobić, bo to jakiś choróbska, nie choróbska. Także póki co to się z wami żegnam i do następnego odcinka. W następnym odcinku ogarniamy tamten temat. O, bo jak duży. Jeszcze coś z tego będzie. O, i dziurę muszę zakleić, ale to już zrobimy na wiosnę. No to trzymajcie się, hej.